Dziękujemy bardzo. Kamyczek Janusza Kołodziejak, taki kamień w bucie polskiego speedwaya wręcz. Jak się taki kamyczek Tomek mógł przytrafić? No jest sposób, znaczy w różnych sytuacjach mógł się tam znaleźć, ale taką chyba główną rzeczą jest przy odkręcaniu zbiornika paliwa po biegu, gdy tam jest troszeczkę tego brudu, piasku, żużla i tam wydaje mi się, że chyba tamten ten kamyczek musiał wpaść. No naprawdę bardzo pechowo, bo na pewno Janusz Kołodziej... Na tysiąc przypadków pewnie jeden się zdarzy. Jak akurat się zdarzył tutaj Januszowi, bardzo pechowo, bardzo szkoda, piękne, ładne zawody, praktycznie awans w kieszeni i niestety. Panie prezesie. No myślę, że do 16 biegu wszyscy byśmy spokojni, że Janusz Kołodziej na pewno się zakwalifikuje. Jest kwestia, które miejsce zajmie. Potem ten pech, złośliwość rzeczy martwych, jak nazywać to nazywać. Później bardzo trudna sytuacja w tym dodatkowym biegu. Zobaczmy w takim razie, popatrzmy na ten bieg dodatkowy, który nie dał awansu naszemu zawodnikowi, ale tam walka była do końca. Tor podzielony jakby na trzy części, na trzy tory, trzech zawodników wziął udział w tym biegu dodatkowym. No i panowie, tu się wydawało, że jest dobrze. Tak, ale no, Lindgren był bardzo napędzony po zewnętrzne, jak było widać. Janusz Kołodziej miał w miarę dobry start z tego czwartego pola, ale Lindgren, nie patrząc na nic, wyjechał przed koło przednie Januszowi, troszeczkę mu przeszkodził i jechał prosto tego wsypanego, się napędził. Janusz jeszcze próbował tutaj atakować, gonić, ale Lindgren później już zaczął pilnować krawężnika, no i skończyło się tak, jak skończyło. No wiemy, że sytuacja jest taka, 8 najlepszych zawodników Grand Prix pozostanie w elicie, a tym 9 jest Lindgren, on ma 1 punkt straty do swego rodaka Andreasa Jonssona. No i teraz, tak jak mówili nasi komentatorzy, jeśli Lindgren wszedłby do tejże 8, to tym zawodnikiem, który uzupełni, będzie Kołodziej. No ale to już jest takie też chyba, panie prezesie, no nie ma co liczyć, jeśli liczyć na kogokolwiek, to liczyć na siebie, prawda? No tak, no, ale jeżeli już się zawody skończyły, to też musimy mówić, jakie teoretycznie są możliwości. No tak. Pierwsze, że ten Lindgren się zostanie w Grand Prix i z czwartego miejsca wejdzie Kołodziej, bądź też w zależności od tego, ilu zawodników, jak powiedziałem, angielskich na przykład zostanie w Grand Prix, a ilu trzeba dzikie karty. Jak będzie sytuacja Hancocka, bo może jeszcze wszyscy jednak doceniają klasę Janusza Kołodzieja, nie wykluczałbym dzikiej karty, biorąc pod uwagę, że w przyszłym roku mamy 3 Grand Prix. Nawet się tak ładnie nazywa już nie dzikimi kartami, ale takimi zaproszeniami do cyklu Grand Prix. I rzeczywiście ktoś tak jak Janusz Kołodziej, może jego miejsce właśnie jest w elicie. Ja myślę, że tu jest jednak taka polityka ze strony BSA i ze strony CCP, czyli Komisji Wyścigów Torowych FIM-u, aby z jednej strony zabezpieczać geografię, aby jak największa liczba krajów uczestniczyła. Mamy Rosjanie. Jest tu problem tak naprawdę Anglików. Czy Anglicy będą mieli zawodnika, który zostanie, czy też trzeba będzie dokładać? Ale jeszcze raz mówię, dla nas handicapem jest to, że mamy 3 Grand Prix i my będziemy oczekiwali, że Kołodziej, być może, nie chcę przesądzać teraz, zgłosimy go, żeby wystąpił Bydgoszczy, że zaprezentuje się tak, jak dobrze się zaprezentuje w Lesznie i potwierdzi, że warto by zaprosić go i żeby startował jako pełnoprawny uczestnik Grand Prix edycji 2011 roku. Chociaż z drugiej strony też poza tą ósemką są tacy prawdziwi pechowcy, a ważni zawodnicy, medaliści jak Emil Sajfudinow, jak Nicky Pedersen. I jeśli na przykład będą rozdawane te zaproszenia, no to pewnie priorytetem będą właśnie oni. No a to są 4 zawodników. No czterech, to jednak trzeba pamiętać, że tu jest 8, 3, 11, 1 dla organizatora, czyli 4. Czyli ma duże szanse. Moim zdaniem ma duże szanse. Tak naprawdę będzie zależało od postawy zawodników angielskich. No nigdy nie jest, Tomek, tak, żeby było wszystko dobrze. Jesteśmy mistrzami świata w drużynie. Niedługo namaścimy pewnie Polaka na mistrza świata indywidualnego. Oby. No i teraz trzeba czekać tylko, żeby jakoś się ładnie wszystko ułożyła sytuacja, no i Janusz awansował do tego Grand Prix. Trzymać kciuki głównie za tutaj Lindgrena, który ma szansę duże się utrzymać w tej ósemce, no i wtedy będziemy mieli 4 Polaków. Mam, Tomek, dla Ciebie